Show de salto, camarada. Za nami trwają przygotowania do kolejnego filmu w ramach kampanii Back Market. Jest to aplikacja, która daje możliwość zakupu z gwarancją używanych, ale odnowionych i odświeżonych sprzętów elektronicznych i AGD. Więc jesteśmy całym sercem za takimi inicjatywami i bardzo chętnie w tym bierzemy udział. Podczas 3 dni zdjęciowych kręcimy 4 filmy reklamowe, w których główną rolę grają nasze mock-upy. I jest to drzewo, gigantyczny koń z piernika, konfetti i taki sznycel za mną. Aby uzyskać finalny efekt, zaangażowaliśmy do współpracy teamy kostiumografów, scenografów, rekwizytorów, 2 teamy mock-upistów, a także kaskaderów i specjalistów od SFX-u. Począwszy od projektu, przechodzimy później do realizacji przy współpracy plastyków i rzeźbiarzy, którzy wiedzą, z jakiego materiału wykonać kostium mock-up. Konika sobie zaprojektowaliśmy. Następnie został wyrzeźbiony w polistyrenie. Trzeba było nałożyć strukturę, która będzie przypominać ciasto. Drzewo przyjechało tutaj w elementach. Całość była na stalowej konstrukcji, która była obłożona styropianem. Z racji tego, że musi być mobilne, to użyliśmy samych lekkich materiałów. Każdy ze spotów opiera się na prostym triku, na maczkacie tak zwanym. Jedno ujęcie nagrywamy 2 razy dokładnie w tym samym ustawieniu, nie zmieniamy nic z kamerą i nagrywamy sytuację przed i po. W naszym wypadku są to transformacje bohatera. It's my first time shooting in Poland with Papaya and it's actually super nice. The crew is professional and it's a good vibe on set, even though we have like very long shooting days, but I feel very in very good hands, actually. Yeah, I would come back, I think. Okay, cats, I think we have it anyway. Thank you very much! Thank you.